Naprawdę, mówicie, że Hokkaido jest bardzo podobne do Polski i może myślicie, że nie warto przyjechać na Hokkaido, ale warto, naprawdę warto. Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Hokkaido, bo tam się urodziłem. Uwielbiam Hokkaido, więc chcę zrobić promocję dla Polaków. Dzisiaj po raz pierwszy nagrywam w domu kamerą, którą Emil mi dał, a nie kamerą laptopa. I mam nadzieję, że obraz będzie lepszy i dźwięk też będzie ok. Ja urodziłem się w mieście Kushiro, które jest na wschodzie Hokkaido i to jest miasto portowe, więc miałem blisko morza. Teraz na studiach mieszkam na Kyushu w prefekturze Fukuoka. Ale bardzo dobrze pamiętam Hokkaido, bo tam mieszkałem 19 lat. Urodziłem się w Kushiro, ale przeprowadzaliśmy się ze względu na pracę mojego taty, więc w podstawówce mieszkałem potem w Nagasiewicy, w takim miasteczku i potem w Kitami. Ale potem, jak zacząłem chodzić do gimnazjum, zbudowaliśmy dom w Kushiro i odtąd zawsze mieszkałem w Kushiro. Stolicą Hokkaido jest oczywiście Sapporo. Chyba w Polsce też Sapporo jest znane. Sapporo ma prawie 2 miliony mieszkańców i chyba miasto, samo miasto jest znane jako, nie wiem, miasto sportu zimowego. Ja sam nieraz byłem w Sapporo i bardzo mi się podoba tam, bo chyba lubię klimat, w sensie atmosferę. Na wschodzie Hokkaido, czyli u mnie, zimą nie często pada śnieg, ale w Sapporo zawsze, prawie codziennie. Chyba 6 albo 7 razy ja byłem w Sapporo, choć nie jestem pewny. I w dzieciństwie często jeździłem z mamą na koncerty, bo moja mama uwielbia zespół idolowy. I tylko tam w Sapporo były koncerty na Hokkaido. A potem jeździliśmy do Sapporo czasem na wycieczki, a czasem na egzaminy, bo ja musiałem napisać tam w Sapporo egzaminy, żeby dostać się na studia. Sapporo jest jedyne metro na Hokkaido i jeszcze różne duże centra handlowe i Uniwersytet Hokkaido, który ma bardzo dużą przestrzeń. I co roku zimą odbywa się festiwal śniegu i wtedy naprawdę wszystkie hotele są zarezerwowane, bo spoza Hokkaido ludzie przyjeżdżają tylko po to, żeby zobaczyć ten festiwal. A teraz porozmawiajmy o przyrodzie Hokkaido, bo myślę, że największą atrakcją Hokkaido jest właśnie przyroda piękna. Mówi się, że Hokkaido jest bardzo podobne do Polski, jeśli chodzi o klimat, krajobrazy i tak dalej. Zawsze tak się mówi. Ja jestem osobą, która wątpi w rzeczy, które są często powtarzane i zastanawiałem się nad tym, czy naprawdę tak jest, ale chyba tak. Oczywiście klimat zależy od regionu, jak mówiłem wcześniej, na przykład, że w Kushiro rzadko pada zimą, a w Sapporo codziennie. Ale ogólnie tak jest. Nie zobaczyłem całego Hokkaido, ale mogę polecić wam ciekawe miejsca. Przede wszystkim wpływisy w Shiretoko. Shiretoko jest na wschodzie Hokkaido i ja stosunkowo mam blisko. Blisko w sensie, że mam tylko, nie wiem, 3-4 godziny samochodem. To nie jest blisko może, ale blisko. W moim odczuciu. Shiretoko jest zarejestrowane jako dziedzictwo przyrodnicze UNESCO. Tam zostaje prawie niedotknięta przyroda i można poczuć, nie wiem, dynamizm natury. Ja byłem tam we wrześniu 2015 roku z rodziną, bo ja powiedziałem, że chcę pojechać do Shiretoko i rodzice się zgodzili. I naprawdę warto było. Niestety pogoda nie była najlepsza, ale i tak można było trochę odpocząć. Jako drugie miejsce chciałbym wymienić Pelerynę, teraz sprawdziłem słowo, Pelerynę Nozappu. To jest najbardziej wysunięty na wschód punkt Japonii, jeśli nie wyliczamy wysep kurylskich. Tam też nieraz byłem. I na Hokkaido oczywiście prawie wszędzie można zobaczyć morze, ale chyba ta Peleryna jest wyjątkowa. W
bo jest bardzo spokojna i koło niej jest dużo ciekawych miejsc, punktów, które warto zobaczyć. Teraz pokazuję zdjęcia, różne zdjęcia, które tam zrobiłem. I tam blisko jest port Hanasaki, gdzie wszędzie są rosyjskie napisy. I jako ciekawostka, tam łowią kraby, które najbardziej lubię wśród wszystkich gatunków krabów. I te kraby są nazywane właśnie Hanasaki Gani, czyli kraby Hanasaki. Bo tylko tam chyba można tak zdobyć. Hokkaido jest mocno związane z Rosją, bo mamy blisko do Rosji, mamy blisko do Wysep Kurilskich i oczywiście do mojego miasta, czyli do Kuchiro, przypływają Rosjanie. I kiedyś, jak byłem w porcie na spacerze, zobaczyłem, jak statek rosyjski zatrzymał się koło mnie i wysiedli Rosjanie z rowerami i zaczęli tam jeździć. I może teraz przejdziemy do tematu Ainów, lud Ainu, bo wydaje mi się, że w Polsce szczególnie Ainowie są znani ze względu na Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa Piłsudskiego. Bo często dostawałem w komentarzach pytania typu, czy Bronisław Piłsudski jest znany w Japonii? A odpowiedź brzmi nie. Ainowie mieszkali na Hokkaido wcześniej niż Japończycy jako lud. I całe Hokkaido dołączyło do Japonii dopiero w XIX wieku. Ale niestety, Ainu nie jest popularnym tematem w Japonii, w sensie mało kto mówi o nich. Ja osobiście interesuję się kulturą i językiem Ainu, ale nie wszyscy Japończycy są tacy. Ja chyba zainteresowałem się Ainu, bo jestem z Hokkaido. I teraz mieszkając na Kyushu, mam wrażenie, że naprawdę Japończycy nie interesują się w ogóle kulturą Ainu. Bronisław Piłsudski jest bardzo ważnym badaczem historii, kultury i języka Ainów, ale skoro Japończycy nie interesują się takimi tematami, to oczywiście Bronisław Piłsudski też nie jest znany w Japonii. Ja byłem w zeszłym roku, we wrześniu, na wiosce Ainu, ale to nie jest prawdziwa wioska, tylko ona została zrobiona dla turystów, żebyśmy mogli poznać kulturę Ainów. I naprawdę wszystko, dosłownie wszystko było bardzo ciekawe i chcę jeszcze lepiej poznać kulturę. Jeśli kiedyś będę miał okazję, to chciałbym się nauczyć języka Ainu, bo ja myślę, że językoznawczo ten język jest bardzo ciekawy. Ta wioska Ainów jest naprawdę blisko mnie, bo chyba mam tylko półtorej godziny albo dwie samochodem. Ogólnie w moich okolicach jest bardzo dużo ciekawych miejsc, więc jeśli przyjedziecie do Japonii i na Hokkaido, to zapraszam na wschód Hokkaido. Na przykład piękne jezioro Mashu i właśnie na Facebooku, na moim fanpage'u mam zdjęcie tego jeziora. Jednocześnie zapraszam na stronę facebookową, bo tam dodaję ważne informacje. I będziecie mogli śledzić aktywności kanału. I obok mojego miasta, obok Kushiro, są Mokradła, chyba bardzo znane. I tam można zobaczyć różne rzadkie gatunki ptaków. Naprawdę, mówi się, że Hokkaido jest bardzo podobne do Polski i może myślicie, że nie warto przyjechać na Hokkaido, ale warto, naprawdę warto. Ja teraz jestem na Kyushu, ale chcę najszybciej wrócić na Hokkaido i chyba w czerwcu albo trochę później wrócę do rodziny na Hokkaido, więc wtedy zrobię vlog. I mam nadzieję, że pierwszy vlog, który dodałem ostatnio, jest dobry. Od teraz będę się uczyć vlogowania, montażu i tak dalej i za jakiś czas chyba vlogi będą porządne. Ale oczywiście będę kontynuować nagrywanie w domu, bo tak zacząłem kanał i chcę, żeby to zostało. Dobrze, chyba dzisiaj bardzo dużo mówiłem, więc kończę. Cześć!